Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia lekcji pokazowej Czasowniki regularne, którą będę dla Was dziś komentować. Guten Tag. Guten Tag. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie lekcję, zanim przejdziemy do odmiany czasowników w ogóle nieregularnych, to sobie powtórzymy dzisiaj czasowniki regularne. No i zobaczcie, teraz wyświetlam Wam na tutaj naszej tablicy różne czasowniki. Słuchajcie, czy znacie te czasowniki? Spróbujcie przeczytać jakiś, który chcecie powiedzieć, co znaczy. Spróbujcie, która byłaby chętna, żeby powiedzieć. Ja mogę, że kommen, to znaczy przychodzić. Kommen, przychodzić, super, sehr gut. Kto jeszcze? Singen, to będzie śpiewać. Okej, no tak jeszcze ze dwa, trzy dziewczyny jakieś. Wybierzcie sobie któreś. Packen, to będzie pakować. Okej, tylko packen, dobrze, packen. Że się poprawiłaś. Nie packen, tylko packen, pakować. A Zośka i Weronika? Co? O dobra, Maja, co jeszcze? A kaufen, to będzie kupować. No super, zobacz, jak dużo pamiętasz. Kaufen, mamy kommen, zobaczcie, singen było, packen. No, co jeszcze? Lieben, to lieben. Będzie. Tak jest, poczekajcie, Zosia. Lieben, kochać, świetnie, tak jest. Liebe, miłość. Co jeszcze? Co nie skojarzycie trochę z angielskim, też niektóre, a trochę z polskim. No dobra. I to są wszystko, słuchajcie, czasowniki regularne. Przypomnijmy sobie odmianę. Tutaj taką tabeleczkę Wam wyświetlam. Czyli patrzcie, musimy zapamiętać to en. Nie? To en to jest końcówka ruchoma i ona zawsze jest ruchoma, zawsze sobie ją zaznaczamy i teraz mamy końcówki. Widzicie, każdej osobie jest przyporządkowana inna końcówka. Żeby lepiej to zrozumieć, to poznaliśmy sobie Edka, który ma fajnego tatę i ma też kolegę. W lekcji wykorzystana jest mnemotechnika połączona z myśleniem wizualnym, aby zobrazować uczniom i uczennicom końcówki odmiany czasowników regularnych w języku niemieckim. Ta technika znacząco ułatwia zapamiętywanie poprawnej odmiany czasowników i uruchamia dodatkowo pozytywne emocje. Tata, znaczy się nasz kolega główny, bohater, nazywa się Edek i to E zapamiętujecie do iś, czyli do ja. Jest też tata i tu ważne, żeby zapamiętać literkę T, ona będzie do RZS. Teraz mamy, zobaczcie, jeszcze taką sytuację, że Edek straszy tatę. Edek straszy tatę. I tutaj zobaczcie, ładnie nam się to układa, że E to jest pierwsza osoba, czyli ja, czyli iś. Sy, ty, straszy, to jest druga osoba, czyli ty, du. I T to jest trzecia osoba, czyli RZS. Warto mieć gdzieś w głowie tą sytuację, że właśnie Edek straszy tatę. No i jak na początku wam powiedziałam, Edek ma jeszcze tego kolegę, swojego przyjaciela, Enrique. I tu sobie zobaczcie, zapamiętujemy to N. No i o co wiemy o Enrique? Że Enrique tańczy energicznie. I to są znowuż końcówki do liczby mnogiej, czyli N to jest my, czyli wir, ty to jest ir, czyli wy, i N to jest oni, czyli zi. No i zobaczcie takie zestawienie. Fajnie, warto sobie to właśnie zapamiętać, mieć przed oczami. Tu jeszcze raz platforma, gdzie zaznaczam Wam te końcówki i te nasze końcówki S, ty, ty albo N, ty, N dodajemy, słuchajcie, tylko i wyłącznie do tego, co zostaje wspólnego, czyli do, to taki środek wyrazu to jest i do tego zawsze dodajemy. Okej, dobra, to teraz takie ćwiczonko z muchą sobie zrobimy. Pamiętacie? Uważność, takie. Trzy przykłady sobie zrobimy. Plansza mucha została wykonana w szablonie PowerPoint. Dzięki niej nauczyciel przeprowadza kreatywną rozgrzewkę, mającą na celu aktywne powtórzenie czasowników i ich odmiany. Mucha sprawdzi się wszędzie tam, gdzie trzeba aktywnie i uważnie powtórzyć i utrwalić słownictwo, definicje, działania czy też inne zagadnienia. Patrzycie się na muchę? Ja zaczynam, że die Fliege ist in der Mitte, czyli że mucha jest w środku i ja idę, nie? Będę mówiła do góry, na dół, w lewo, w prawo. Wy patrzycie się i jak ja zadam pytanie wo ist die Fliege, czyli gdzie jest mucha, no to mówicie ten czasownik
ten kafelek, czyli wypowiadacie ten czasownik, w którego kafelku zatrzymała się mucha. Oczywiście wszystko się dzieje w waszej głowie. No dobra, no to ja zaczynam. Die Fliege ist in der Mitte. Mucha idzie. W prawo, do góry, na dół, w lewo, wo ist die Fliege? Gdzie jest mucha? Kaufen. A, sehr gut, bardzo dobrze. Kaufen. Co to było Kaufen? Kupować. Dobra. Czy któraś z was chciałaby odmienić Kaufen? Pamiętajcie, Edek straszy tatę, Enrique tańczy energicznie. Ja mogę. Dobra, dajesz. To będzie ich, iść, kauft, du, kaufst. Poczekaj, iść ma jaką końcówkę? Te. Jak się nazywa nasz głupi? No właśnie, czyli jeszcze raz, spoko, no. I będzie ich, kaufe, du, kaufst, sie, est, kauft, wir, kaufen, ich, kauft, sie, kaufen. Okej, okay, super. No dobra. No to idziemy dalej. W dalszej części zajęć wykorzystana jest platforma Spinner Wheel, dzięki której prowadząca może kręcić jednocześnie kilkoma kołami, w tym wypadku dwoma. Tego typu aktywność urozmaica ćwiczenia i ułatwia skupienie się uczniów na zadaniu. Teraz posłuchajcie, koło fortuny. Za chwilę odpalę Wam, czyli udostępnię ekran w nowym linku, ale odpalę Wam to koło fortuny i zobaczcie, że to są dwa koła. W jednym kole są te czasowniki, które teraz omawiamy, a w drugim kole są zaimki osobowe. I teraz, jak zakręcę tymi kołami, to one się zatrzymają w pewnym momencie i będziemy mieć czasownik i osobę. No i bardzo bym Was prosiła, żebyście odpowiednio odmienili. Czyli jak na przykład wylosuje się Schwimmen i będzie osoba du, no to będzie du schwimmst. A jak będzie kommen i będzie na przykład ich, no to będzie ich komme. Jak będzie lernen i wylosujemy na przykład wir, no to będzie wir lernen. Więc bardzo Was proszę o reakcję. Poczekajcie, teraz sobie tu kliknę. Dajcie znać, czy widzicie. Widzicie? Widzimy. Okej, okay, super, no to bardzo dobrze. Tak, widzicie, bo ja też tu widzę. Nie wiem, co to znaczy teraz. Dobra, nacisnę to. I teraz robię tak, zakręć wszystkimi. Więc ja zakręcam, no i tutaj proszę, żebyście nam powiedziały, która by chciała odpowiedzieć. Fajnie, jakby każda z Was, bo zakręcę trzy razy, ale no to kto szybszy, ten lepszy. Zakręcam, zobaczymy, co nam się wylosuje. No to mamy trinken, już widzę, i mamy S. Jak to będzie? To będzie es trinket. Co odrywasz, Maja? En. No, i co wstawiasz? Te. Czyli jak będzie? Trinket. Tak? Nie? No, co odrywasz? Popatrz, mówisz dobrze, no. A potem co musisz oderwać? En. E i ny, nie? Czyli te dwie litery. I wstawić, tak. Mówisz, że te. No to powiedz, tak. Co będzie. Trinkt. A właśnie, estringt, okej, okay, dobra. I ostatnie ćwiczenie, słuchajcie dziewczyny, na dzisiaj, dotyczące odmiany czasownika. To jest tutaj troszeczkę artystycznie się wyżyjecie. Za chwilę dam na czacie Wam link do Whiteboard Fee. Na zakończenie lekcji nauczyciel proponuje uczniom twórczą aktywność z kartą pracy w aplikacji Whiteboard Fee, która umożliwia monitorowanie pracy uczniów w czasie rzeczywistym. Nauczyciel ma wgląd do każdej karty pracy i może na bieżąco komentować aktywność uczniów, dodawać karty pracy, dostosować tempo, reagować na pojawiające się trudności. Whiteboard Fee to już też wykorzystywałyśmy wcześniej, to jest trochę tak jak Nearpod, że wejdziecie tam do klasy, nic się nie musicie logować, nic. I ja Wam udostępnię, że będziecie widzieć u siebie w okienku też tą skarpetę. Jak widzicie, każdej skarpecie przyporządkowany jest, znaczy jest napisane, są różne czasowniki w różnych miejscach i mamy różne kolory do osób. Iś ma niebieski, twój zielony, duma czerwony, żółty to jest R albo IR i wir ma fioletowy. No to przypomnijmy sobie, iś będzie miało jaką końcówkę zawsze? Na końcu jaką literkę? E. E, du? Este. Dobrze, syty, nie? Syty samo. R i ir?
Ty tylko i wir easy? En. Liczbie mnogie? En. No i tak właśnie szukacie. Jak zobaczycie coś, co ma, będzie do iść, no to tam nie musicie całego malować, tylko tam robicie kreseczki zielonym. Jak do dół, to no, tam no, 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 wiecie, o co chodzi. Więc ja już wam zaraz, zobaczcie, ja tutaj mam link do klasy. Zobaczcie, macie. A w międzyczasie ja sobie zobaczę, czy ja tutaj też to robię. O, jest, ja patrzę, czy ja na czacie też to mam. Tak, ja mam, więc ja też wchodzę na czacie. I teraz uwaga, powinnyście wszystkie tam wejść. Zgadzacie się, I agree. Tam, gdzie macie your name, to wpisujecie imię. Na przykład ja wpisuję Marta. I naciskacie join. O, już widzę, Marta, Weronika, Zosia, jesteście. I teraz ja zaraz wam, tak jakby, i Zosia też jest, super. Ja zaraz wam udostępnię też tą skarpetę. Już robię, teraz robię push i tą stronę jako background, czyli jako tło wam robię. I powinniście już mieć, bo ja już u siebie mam. No i teraz naciskacie sobie na paletę farb i na przykład decydujecie się, że szukacie tylko dół. No to szukacie dół i sobie tam malujecie. Słuchajcie, ja to też robię. Wystarczy, że tam mi taki bohomaz zrobicie, żebym ja wiedziała, że wiecie. Ja będę widzieć, więc w razie czego, jak coś źle zrobicie, to będę krzyczeć, reagować. Więc troszeczkę tutaj się pobawcie. Artystycznie. O, super, widzę, że zaznaczacie. Ja tu mam podgląd do waszej pracy rzeczywistej. Znaczy widzę na razie siebie, znaczy się Martę działającą. O, Zośka też już działa, super. O, Maja też już widzę, że działasz. O, dobra, to mi tak się nie... Później mi się pokazuje. Możecie sobie zamieniać, w ogóle na zmianę tam robić. Oczywiście zielony nie musi być identyczny. Weźmiecie jaśniejszy czy ciemniejszy. Mam, tylko narysujcie kawałek, bo to też się źle maluje myszką. Ja to w sumie robię na... Więc wiem, że to, wiecie, wiem, że to po prostu źle działa. Więc robicie. Super. I słuchajcie, to w takim razie Maja, przeczytaj mi do iś. Kilka czasowników do iś. Jakie tam znalazłaś do iś? To będzie lerne, kome, trinke, male, lieben, wochne, mache, singe. Okej, okay, dobra, danke. Powtórz tylko, wołne. Wołne. Dobra. Zosia, przeczytasz do du? Syty? Kilka. Hurst. Hurst, aha, sehr gut. Lernt. Jaka końcówka musi być? Lernst. Tak jest, sehr gut. Jeszcze jakiś jeden. Trinkst. Sehr gut. No dobra, słuchajcie, to ja mam nadzieję, że trochę to wam pomogło.